nie. Co to ma być? Zwariowałeś? Ja nie mogę tak, okay. Nie mogę ja... W porządku. Przepraszam. Poniosło mnie, przepraszam. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Bardzo mi się podobasz i... Nie rozumiem, o czym ty mówisz, Leon. Violetta? Cześć. Nie widzieliście gdzieś Violetty? Wszędzie jej szukam. Kazali jej włazić na scenę. Zaraz śpiewa. Nie widzieliśmy jej. Spoko. Pomożesz mi jej szukać, Roxy? No tak, jasne. Super. Wezmę tylko rzeczy i... Roxy. Federico, mówisz zupełnie na serio? Tak, ufam ci. Wiem, że popełniłaś błąd. Ale doceniam to, że odeszłaś z Umixu, że mnie przeprosiłaś i że pierwsza wyciągnęłaś do mnie rękę. Pamiętasz, kiedyś poprosiłaś mnie, żebym pomógł ci się zmienić w kogoś lepszego. Wtedy się w tobie zakochałem. I wciąż tu jestem, wciąż chcę ci pomóc. Pomóc ci naprawić te wszystkie błędy. Tak, ale muszę ci przerwać, zawsze marzyłaś o zostaniu gwiazdą Umixu. I to, że zrezygnowałaś ze swoich marzeń, że jesteś z nami dzisiaj w studiu i że dalej o mnie walczysz, to dowód na to, że się nie pomyliłem. Dziewczyna, w której się zakochałem, stoi przede mną i nie chcę znowu jej stracić. Ja muszę ci coś powiedzieć. A co się dzieje, Ludmiła? To nic, wiesz... Wiedziałam, że o mnie nie zapomnisz. Tak się tu spotkać, co? A to jest Nikolas, mój przyszły mąż. To jest najpiękniejszy, najukochańszy, najfajniejszy facet na całym świecie. A to jest Herman, mówiłam ci kiedyś o nim. A ona to taka niezaciekawa kobieta. Priscilla, my już się poznaliśmy. Witam ponownie. Cześć. Tak, na pewno już go znacie. Ale wiecie co, niedługo się pobieramy. Nieźle, co? Nie wiedziałem, że chodzisz na koncert. Gdybym cię nie znała, to bym pomyślała, że nas śledzisz. Nie doceniasz, mnie uwielbia muzyka. Jestem fanką tego chłopaka. Sama też świetnie śpiewam. Przepraszam was na chwileczkę. Clemo! Dobra, wychodzimy. Wychodzimy stąd. Szybko, tędy. Clemo, gdzie jesteś? Zdawało mi się, że cię widzę. No jak gdzie? Przecież mówiłem ci, że będę u mojego kolegi w domu. Na szczęście skończyliśmy wcześniej. Chcesz się jakoś spotkać? Tak, jasne. Okej, no to czekam na ciebie w hotelu, tak? Okej, zaraz tam będę. Dobrze, pa. Hej, co tu robisz? Przygarnij samochód! Zdawało mi się, że widziałem mojego syna. Jakiego syna?